Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, żeby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Duch Święty prowadzi Jezusa na kuszenie. Święty Augustyn tak pisał: życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusę. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy stanie się w obliczu pokus nieprzyjaciela. Jeżeli Chrystus nie byłby kuszony, nie nauczyłby się sztuki zwyciężania w pokusie. Tyle Augustyn. Jeśli człowiekowi na czymś bardzo zależy, co jest bardzo dobre, zbliża się tym samym do pokusy, aby jego wiara, powołanie, wierność, miłość zostały poddane próbie. Pokusa to jest czas próby, a równocześnie czas walki. O to, co dla mnie jest najcenniejsze, szlachetne, czyste. Bo zawsze atakowana w naszym życiu jest czystość. Zawsze atakowane jest to, do czego jesteśmy zobowiązani i czemu chcemy być wierni. Człowiek przez poddawanie go różnorodnym próbom staje się wierny, mocny, mężny, odważny, czysty. Zobaczmy, że wszystko można sprowadzić do czystości. Pokusa chce nas pozbawić czystości, czyli tej wolności ducha, wolności serca, bliskości z Panem Bogiem. Pokusa pojawia się w związku z potrzebą ciała albo potrzebą uczuć, potrzebą intelektu, potrzebą bycia kimś ważnym, wyróżniającym się pośród innych. Zechciejmy sobie uświadomić, że do zaspokojenia głodu, ludzkiego głodu, każdego głodu, może prowadzić tylko Bóg. Szatan wprowadza w iluzję zaspokojenia głodu. Pokusa bowiem zapowiada to, czego nie ma. Jest wezwaniem do przyjęcia czegoś, co nie napełnia, nie nasyca, nie może zaspokoić. Nigdy zło człowieka nie może spełnić. Zobaczmy, że szatan najpierw kusi do grzechu, a kiedy go popełnimy, on kusi nas do rozpaczy. Szatan w kuszeniu
nie bierze pod uwagę potrzeb duchowych człowieka, lecz tylko takie głody podstawowe jak jedzenie, spanie, picie, potrzeba rozrywki, potrzeba przyjemności, potrzeby seksualne. Te fundamentalne ludzkie potrzeby płynące z naszego ciała. Tymczasem Słowo Boże porządkuje nasze potrzeby. I tam, gdzie nie ma rozważania Słowa Bożego, my ulegamy pokusie. Bo rozważanie Słowa Bożego wprowadza nas w pragnienie życia czystego, życia mądrego. Przecież czystość jest związana z mądrością i czystość jest związana z roztropnością. Człowiek czysty to jest ten, który potrafi i chce mądrze, roztropnie dokonywać wyborów. Druga pokusa szatańska w tym opisie ewangelicznym dotyczy tego, aby dać się poznać jako ktoś wyjątkowy. Szatan podpowiada, nic się nie stanie. Możesz spróbować. Wszystko jest dla ludzi. Zrób coś, co będzie u innych budzić podziw, co będzie budziło zazdrość. Jesteś lepszy, wyjątkowy, ustolniony, bardziej inteligentny. Pokaż się. To jest ta pokusa, gdzie szatan skłania Jezusa, aby właśnie skoczył z narożnika świątyni. I trzecia pokusa jest usiłowaniem dania tego, czego szatan nie posiada. Diabeł zachowuje się tak, jakby był Bogiem. Upaść i oddać Jemu pokłon. To uznać pierwszeństwo tej osoby przed sobą. Uznać zależność, chcieć być podporządkowanym, być Jemu posłusznym. Szatan zawsze chce przez pokusę dawać to, czego nie posiada. Przekonuje, że wszystko, co jest, od niego zależy. I wielu ludzi daje się na to nabrać. Prosząc Pana Boga o pewne dary, na przykład o zdrowie, o pracę. I kiedy tego nie otrzymuje, człowiek mówi, a może zwrócę się do szatana. I znam takie przykłady, kiedy ludzie zaczynają prosić złego ducha. I to jest początek ich dramatu. Gdy ulegamy pokusie, to zawsze upadamy przed złym duchem, czyli oddajemy jemu pokłon. Uleganie pokusie jest upadkiem w grzech, jest wyborem grzechu. O co chodzi w pokusie? O stanie się zależnym od osobowego zła, a tym samym o służbę temu, który jest złym duchem. Potrzeba być bardzo ostrożnym, czujnym, uważnym. W odniesieniu do tego, na jakie myśli decydujemy się, jakie słowa wypowiadamy, jakie decyzje podejmujemy. Bo to jest zawsze wybór pomiędzy Bogiem a szatanem.